Sergiuszek, Maciej Smęczur oraz Blazu starają się uciec z willi, w której zostali zamknięci, jak dobrze wiecie, przez strasznych strażników. Ich zadaniem jest wydostać się z willi jak najszybszym czasie, tak by nie zorientowali się właśnie strażnicy. Mają kilka sposobów, kilka możliwości, ale który wybiorą, to zależy od nich. Muszą współpracować i kombinować, żeby uciec raz na zawsze służbom i zaznać wolności. Czy jesteście gotowi na dzisiejszą dawkę emocji i czy naszym bohaterom się uda? Zapraszam do oglądania GTA 5 Ucieczka. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano. Ej, miałem taką chrypę jak Kaluk. Starałem się zrobić twoje przywitanie, moi drodzy, a nie robię tego bez powodu. Cześć! Właśnie dlatego, że Kaluk jest ze mną i oczywiście jest nasz najbardziej uzdolniony tutaj ekipowicz, kolega. Specjalny kolega. Tak. No, dziękuję wam, bo takimi gnojami muszę nagrywać, widzicie? I nie mówię tego bez powodu, oczywiście, że jestem tutaj z kolegami, tak już zrobiłem im super przedstawienie, ale kochani, to jest drugi odcinek, bo tego samego dnia jest wcześniejszy odcinek, w którym dowiecie się mniej więcej, jak tutaj trafiliśmy i jeżeli chcecie oglądać ten odcinek, powinniście oglądać odcinek na kanale Kalucha. No nie ma innej opcji. Musicie zatrzymać mój, pójść do Kalucha i z Kalucha przyjść do mnie, bo inaczej nie skumacie, o co chodzi. Prosta sprawa. Prosta matematyka, widzu. Sprawdzaj dwa odcinki, bo są dwie wille. A gdzie my jesteśmy, chłopaki? Lepiej jest dwa obejrzeć jeden. Moim zdaniem dwa. A może nawet trzy. Trzy, może nagrajcie kiedyś. Trzeci. Tak, dobrze. Jak albo obejrzyjcie dwa. Minecrafta na kanale Shio. Zależnego Minecrafta. Zapraszam. Czyżby stary Minecraft dalej żył? Nie. Stary się. Ale i tak można obejrzeć. Kali, u ciebie próg łapek był 20 koła. To u mnie, moi drodzy, dycha, niech będzie. Jeżeli będzie dycha, to nagramy 3 odcinki kiedyś tam z Maćkiem w Minecrafcie. Tylko mu nie powiemy, bo wtedy nie przyjdzie na nagrywkę. Tak, pozdrawiamy. Tak jest. Także, moi drodzy, żeby nie przedłużać, pamiętajcie, odcinek u Kalucha i zaczynamy u mnie. To co, opaki, jak działamy? Nie wiem, Smęczur, ty to jesteś jeden fajfus. Posłuchajcie, Smęczur. Ja mam plan taki. Bardzo głośno krzyczysz ty. Tak, i pęka Błażej. Ściana, ty kuźwa baranie. I pęka ściana, więc krzycz. To są betonowe. Nie wyjdziemy. Czekaj, to ja może coś powiem. Przepraszam. Na pewno nas coś słyszy, na pewno. Mam pomysł. Przepraszam. Ja mam kamerę. Widzisz, tu jest kamera. Panowie, jestem jednym z was. Ty, a czemu właśnie ty masz koszulkę FIB? No bo generalnie dzisiaj działam na dwa baty. Co? Nie no, powiedziałeś? Ty mnie zdradzasz? Z nim? On zdradza obu, z nimi. Nikogo nie zdradzam. Z nimi? Zdradzam tych naiwnych. No, czyli nas, no dobrze, okej, okay, niech ci będzie. To ci się powaliła, tak? Sierżant Kamil mi dał, pamiętasz? Pamiątka. Kapral Kamil. On nawet, widzisz, jak kręcisz, nawet nie pamiętasz, jak on się nazywa. Dobra. Kapral Kamil. Ja ostatnio widziałem go na Live Invaderze. Wiecie, czym się zajmuje? Czym? Wędkarzem został. Łowi dobre rybki. Albo grube. Po klubach. Też. Brzydkie dziewczyny w sensie. Sexy. Dobrze, rybki. Czy ktoś tu po nas przyjdzie? Halo? Ospek, spójrz se na krzesło, bo masz napis. Co? Spójrz na krzesło. Wychodzimy stąd, ogrywamy ich, kurde, dobra, dawajcie. Już patrzy. Na spodzie krzesła jest wyryta jakaś matematyczna zagadka. 9 razy 9 razy 9 razy 5 minus... Maciek, możesz się Maciek, tym zająć? Odpalaj kartkę, Maciek. Ja na pewno bym to liczył. Wy sobie to liście. Ja tutaj jestem gościem, relaksuję się. Nie bez powodu z tobą nagrywamy. No stary, jesteś mu w jednej operacji. Dobrze, rozwiążę wam część tej zagadki. Uwaga, 1000 podzielić na 2 to jest 500. Ale gnój. Ale w nawiasie, czekaj, nawias. Kurde, nie chcę wyjść na debila, Ospek, no. Tam jest 500. Moi drodzy, moja matematyka jest okropnie ciężka. 9 razy 9 to jest 81. Dobra, tak? Kalkulator wjeżdża, podawajcie. Dobrze. Mi. Wywalone mam. Nawias dobra, liczymy dawaj. Pierwszy. Ej, ale mam. Nie. O kurde, czekajcie, myślę, że mam telefon. Już, sekunda. To nie jest telefon. Wiem, zabrałem sobie na pamiątkę. 3645. Minus 500 tam było, tak? Plus 343. 3488. No dobra, ale to... Czekaj, no właśnie to jest problem, bo ja tu się rozglądałem i tu nic nie ma, człowieku. Może trzeba tu krzyczeć czy coś. Na tym domofonie jakby wydaje się, że powinno, ale nie ma tu. E naciśnijcie, bo to było ostatnio też. I jak to było? Ile? 3488. Działa? Działa, otwiera się, ty, działa, tylko... Co się otwiera? Ty, tu, o jest, patrz, jest, działa, wyszliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, cześć, Jurek. Melduj się na służbę. Jak masz na imię? Ty, ktoś spadł za okna, bo mi się wydawało. Zamurowało cię? Zaprowadź człowieku, mnie... Człowieku, gadaj! Co? Zaprowadź mnie do głównodzielnicego. Co? Jaki Chińczyk? Czy ja ci wygląda na Chińczyka? No nie wiem, trochę nie dalej. Chińczyk, prowadź nas do przełożonego.
Ja jestem mongołem. Zawsze każdy dostaje mongoła. Co tu macie przyłożonego? One Battle, przyjacielu. Cześć, czapkarz, co tam? Szapoba. Jaki czapkarz? Ja jestem z Czeczeni. Czeczenia? Wy jesteście jacyś co to za Europejczycy wszyscy? Tak. Ta policja po kosztach leci, chłopaki. Tak, tak, ale stary, to nie tak zawsze. Zawsze nam jakieś turbo debili wysyłają. Nie jesteśmy. Jest jakieś inne słowo? On jest zafajny. Jesteśmy specjalni, człowieku. Trzecią willę na nas marnujecie, barany. Marnujemy? O, Wania do srania znowu przyszedł. Wania do srania, zaraz się pokazał, co wiedział, powiedział, co dobra, panowie, słuchajcie, dzisiaj ja dowodzę. Waszym zadaniem jest wypuścić moich kolegów, znaczy mnie, a kolegów możecie trzymać. Jeszcze jedno słowo i dostaniesz smały. Właśnie, dobrze, weźcie się za smęczura. Ej, dobra, to musimy się rozdzielić, panowie, byśmy się porozglądali, jak ta chata w ogóle wygląda, co to możemy znaleźć. Ej, fajna chata, dużo fajniejsza niż kurde ta pierwsza. Rozbudowała się. Epicka, no. Moi drodzy, wy możecie kojarzyć tę chatę. Ale nie mają dla nas żadnych zadań, więc ja idę się rozglądać normalnie z lupą. No tak, ja też. Chodzę sobie, o, w kuchni coś jest do zgarnięcia, Ospek, jakbyś chciał, to zapraszam. Też jest. Otwórz stół do wytwarzania. Tablet jest, znaczy... Co? Tutaj, kurde, jak jest to, ten... Laptop, to jest, laptop, to jest laptop. To jest laptop, tak. Jest crafting table i do zrobienia jest jammer. Ty będziesz wiedział, Shio, co to jest jammer. To jest jakiś nadajnik? Jammer to jest taki stary utwór, który mega ci się podoba. To nie o to chodzi chyba. Jest coś do wytworzenia i musimy znaleźć tak, obudowę, kable, bateria, antena, procesor. Zobaczcie to sobie. Tam mamy tableta też, to może, znaczy laptopa, możemy go wciągnąć. Gdzie to masz? Tutaj, stwórz tu jammer. To jest stary jakiś... Myślę, że to chodzi o to, żebyś po prostu puścił sobie jakiś mega jammer i się super bawił. O to chodzi w tym. Takie jest przesłanie, moje jam, zdaniem. Jam, jam. Ty, smęczury, Admeciek, ty rozkręcałeś tego tableta? Próbowałem, tylko że problem polega na tym, że tam on się kręci, ochroniarz po pierwsze, a po drugie nie wiedziałem, co tam zrobić za bardzo. To weźcie odciągnięcia, ja zobaczę, co się da. Dobra, to sprawdzam, widzowie. Ej, wirusa jakiegoś tu wgrywam, co jest? Ej, co tu się dzieje, widzowie, nie wiem. Ej, tu się nie da nic na tym zrobić. Tutaj, kurde... Co grzebiesz w tym laptopie? Nie grzebię. Co? Co robisz? Ej, mam czarny ekran na tym, jakiś chip muszę znaleźć. Nic nie robię złego. Na pewno działa, stary, tylko trzeba to dobrze rozkwilić. No właśnie, staram się znaleźć, nie mogę znaleźć. Ej, kurde, co z kochami? No dobra. Ej, nie ma opcji, musi ktoś to inny zrobić, bo ja nie mogę tu nic znaleźć. Procesora trzeba wydobyć, coś nie działa, moi drodzy. Kto z was potrafi dobrze wydobywać procesory? Już nie z nas, człowieku. Dlaczego mielibyśmy mieć takie kompetencje? Jesteśmy youtuberami. No nie wiem, no tak się stary, pytam. co ty mi tu za zadania dajesz? Miłość grecka jest zakazana, nie możemy stary spać razem w łóżku. Dlaczego? Tak, już się dowiedziałem. Rozśmieszyło mnie to strasznie. Dobrze, sprawdźmy, co my tu mamy, pozwiedzajmy. Idziemy wszyscy razem, dawajcie. Ty widziałeś to? Kibel, to... Jakieś iskry! Co jest? Coś iskrzy? Ta, co oni ogarnęli? Coś tu jest, kurde, do zrobienia fest. Jest coś na kompie, spróbuj. Klikaj, Ospek, ty. Dobra, jesteś gospodarz. klikam. Tu jest, przejrzyj osłaniajcie komputer, no. Osłaniajcie mnie. Ja stanę tu. Na komputerze widać jakiś schemat jammera do wytworzenia potrzebna kable, procesor, bateria, antena, obudowa. Kurde, już to no wiemy. No to potrzebny nam jest ten jammer właśnie. Policja, proszę, przepraszam, proszę dać nam broń. Macie mamy jakieś pytanie. Kable? Chcesz broń? Nie dostajesz żadnej broni, ty. Chcesz broń? Czemu ty mnie zatrzymujesz? Chciałbym broń. Pytanie mam do pana też. A jaki? Pysk? Kto naszemu Sergiuszkowi dał FIP koszulkę? Właśnie. Ja się zatrudniłem, prawda? Kto z nim przebywał w nocy dziś? Nie, ja tylko powiem, że to dlatego, że masz koleję z szczurem. Wania, on ja jest zajęty. Jestem szczurę, wypraszam sobie, albo zaraz spakuję ciebie w to ustrojstwo. Ej, ale odłóż to! Co twoje chłopaki? Budzę się z takimi nie. rzeczami. Nie bądź z polewą czekoladową, masz czy co to było na tym? Chyba tak. Puśćmy jakiś dobry jammer i wspólnie się zintegrujmy. Co już na to? Z kolegą w jednym łóżku chciałeś zintegrować. Lubisz muzykę? Zagrasz mi na trąbce? Nie. Chyba Sergio grał wczoraj. Ty już grałeś na flecie dzisiaj. Na niczym nie grałem. Na klarnecie. Nie lubię muzyki. Jesteście obrzydliwi. Słuchajcie, na zgodę puśćmy jakiś dobry jammer, najlepiej gdzieś tam przy laptopie czy coś i się bawmy. Jammy. Przy laptopie? Nie, no tak przy laptopie przeszukaj. Mówię ogólnie, wiesz. No w dyskrecji to w dyskrecja. O Jezu. Na flecie to była przenośnia. Ej, znajdźmy jakieś słabe ogniwo i go wykorzystajmy tak. Do naszych niecnych czynów ucieczkowych oczywiście, żadnych innych. Trzeba zamknąć jakiegoś lamusa, stary. Musimy inaczej do tego podejść teraz. Znajdźmy target, kto będzie najbardziej uległy. Przepraszam. Wracać do roboty. Przepraszam, kto dostaje najmniejszą pensję z was? Oj, przepraszam, ała! Ej, zostaw go! Ci przywalił. Za co? Uderzył mnie. Słuchaj, on mnie zabił. Smęczył, żyjesz? Bo chyba dostałem alert.
Przymusowa rzemka. Jakiś kot. Sprawdzaj. Idź po pielęgniarkę. A może rozdzielmy ich, stary, i zobaczmy, gdzie co jest. Pozbierajmy informacje. Niech oni mnie teraz ratują, wydziałaj. Dobra, okej, to ja idę tu do sypialni jakiejś. Tu są sypialnie na górze, z tego co widzę. Ale ogromna chawira. Ej, ona ma zamknięte drzwi tutaj na górze jedna. I są, jest zamek. Do każdego pokoju na piętrze są zamki, chłopaki, nie da się wejść. Kurde, widzowie, no nie, dobrze. Wszędzie są, kurde, zamki, właśnie. Znowu kody, człowieku. Już mam dosyć tych kodów. No to poznajdźmy jakieś wskazówki, żeby odnaleźć te kody, stary. Próbuję, no, wyjść na zewnątrz, tylko na zewnątrz jest cały... Co jest? Smęczura niosła? Chcesz zostać higienistą? Przepraszam, muszę się usiąść, kibelek. Wszystkie drzwi na górze są zamknięte, nie da się, stary, nigdzie wejść. Ja pieprzę, to brzmi jak misja na 100 godzin. O, znalazłem coś, w sypialni głośniki jedne. Rozkręcam radio, panowie. O, to pewnie jakiś już komponent ogarniesz. Ta, dobra, muszę klikać szybko W. Kurde, tak szybko to ja jeszcze nigdy nie klikałem. Ty smęci, a ja cię może przeszukam, zobaczymy, jak to wygląda, co? Ja pierdzielę, widzowie. A masz alert? O, teraz przeszukałem cię. Jak ej, widzę twoje itemy, wziąłem ci broń, stary. Skąd ty masz broń? O kurde. Ja mam broń. Nie zresetowali nam ekwipunku. Ta, ja nie tobie mam, też nie? Ja nie mam nic takiego. Ej, kurde, ja to nie mam też. Jest przesrane, trzeba takie kółko wytapować, ja już chyba z 2000 kliknięć zrobiłem. Ej, no broń leży na podłodze, no tak, weź broń. Wiesz, ja dalej klikam, ej, nigdy nie rozkręcajcie radia tutaj, bo jest dramat. Kurde, bo mam już paluchy, widzowie, patrzcie, już mi tak paluchy spuchły. Dobra, już kończę to, udaje się. Dobra, mam tą broń. To możemy wykorzystać tą broń, żeby zrobić jakąś drakę. O, kable mam, znalazłem kable. A ja rozkręciłem radio i nic z nich nie mam, nic totalnie mam z tych części. Rozkręciłeś radio, otrzymałeś części i nie mam żadnych części. To brzmi jak coś, co działa. Ale gówno, moi drodzy, nie wyjdziemy stąd. Dobra, gdzie jesteście? Biegam, stary, rozglądam się po parterze, ale tu chyba na parterze nic nie ma. Można wyjść jeszcze na dwór i tam chyba jest na dół zejście, stary, nie? Oj, co to było? A mogę cię przeszukać, dobra. To ja idę na dół. Ja ma kable znalazłem na dole. Tak, ale to... To co już mamy do tego? Tylko kable. Okej, okay. A, no fajnie, koledzy, że wam dobrze idzie, nie? Tak. No, cześć, stary, cześć. Nie jest łatwo. Cześć, Sergiusz. Tu nie ma tych kółek, szukam, nie chata. Lecę na outside. A, ale tutaj na dole na zewnątrz. Byliśmy. Nie wiem. Ja byłem na dole, tam, są tam kable w serwerowni. Konferencyjnie taki wiesz. Ej, zamknęli nam, nie możemy wyjść na zewnątrz, stary. I jakaś lala przyszła. Jest na podwórku jakaś baba. Gdzie? Co? Nie wiem, czy to NPC, czy ktoś grachów jakoś typiarą. Gdzie ona? Co na zewnątrz mówi? Stoi. A jest tam, no. Stoi. Widzisz? Stoi. A szła przed chwilą. I zapytałem się, czy bo zamknięte są drzwi na zewnątrz. Przepraszam, czy mogę wyjść na taras? A jesteś na wakacjach? No, jestem u siebie. Jestem jednym z was. Ty, agent FIB. Co? Weź pomyj te szyby, bo są brudne. Otwórz mi to, umyję. Nie, no z jednej strony, z drugiej strony jest umyte. No nie mogę wyjść. Od wewnątrz umyć wszystkie szyby. To zastanowimy się nad wyjściem na taras. Dobra. Nie, no taras nas nie puszczą, chłopaki. Nie ma opcji, że puścili nas na taras. A możemy wyjść na zewnątrz, żeby się skontaktować z żoną? Tak, słabe sygnał. Musimy pejdzie. Idę ją przegonić, Człowieku! Czy masz antenę? Potrzebuję anteny. Jakie anteny? Antena. Po prostu... Puść jakiś jammer i pokazujmy. Antenę, dość pokaźną. O, no dobrze. I czy możemy wyjść na dwór, zaczerpnąć świeżego powietrza, a nie się tutaj kurzyć właśnie w oparach waszych klientów? Nie, często, proszę. O, dziękuję. Jak to? Jakiś plan mamy konkretnie? To jest uczciwy człowiek. Stary, to nie ma planów. Kurde. Trzeba po prostu szukać zagadek, no. A wyprowadzą nas na ten dwór, czy będą nas trzymać tej chacie cały czas? To jest zamknięte. No, no bo dobra. To jest jak peron. Dobra, to na piętro. Piętro jest totalnie nieobczajone. Ha, bo to wszystko jest pozamykane. Tak, jak masz te łazienki na górze, stary, no, to tam weź do pokoju i będziesz miał radio. Spróbuj to radio, stary, przewalić, bo ja je waliłem... Rozkręć radio. Tak, wal. Tam musisz mocno klikać, stary, W. No, to mam. Ogarniam. No, tylko że... Się podnosi. Mi się nic z tego nie wylosowało. Nic tam nie mam. Więc zobacz, czy ty coś będziesz miał. A czy? Tapuję? Tapuj, no, a ja tutaj jeszcze dół przewalę. Ej, tu jest jakaś szafka. Poszperaj serwerowni, robisz to, czy nie? A, wyrwać kilka kabli, stąd masz kable? Tak. Dobra, to ja też już teraz mam, a byłeś tam niżej zobaczyć? Byłem, ale no idź jeszcze sobie popatrz. Nie było tam nic totalnie na dole. Nie, jest tu pusto, rzeczywiście. No dobra, widzowie, nic tu nie ma, to kurde, skąd my znajdziemy rzeczy? To jakim cudem my się mamy dostać do tych pokoi tak naprawdę tam na górę?
Co to jest? Nic. Ty, a... Są kody wszędzie, cholera. A ten kod pamiętacie jaki był? Wcześniej może on 3488, 3488. Może działa do innych tych pomieszczeń. Rozkręciłeś radio, otrzymałeś z niego części. Jakie części dostajesz? Napisane, że otrzymałem części, ale nie otrzymałem. No właśnie, to ja miałem to samo, stary. To jest oszukane. O, ja też mam te kable. No, to mamy trzy parę kabli, kozak. No i fajnie. No i zróbmy z gówno system zrobimy, no. Tak jest. Musimy się jakoś wydostać na zewnątrz albo ogarnąć ten. 3-4-4-8 mówiłeś, tak? 3-4-8-8, zgadza się. Biegam tu pod... A co na tym kompie było? Nic właśnie, właśnie... Spróbuj na tego laptopa i tam trzeba było znaleźć jakiś chip, a ja nie mogę go znaleźć. Na komputerze widać już schemat jammera. Tak, do wytworzenia potrzeba kable, procesor, bateria, antena, obudowa. Antena? What the fuck? Rzeczy kurde totalnie nie do ogarnięcia. Ej, te kody nie działają w innych pomieszczeniach. Ej, co się tam tłumaczysz, Smeczur? Ej, co się tam dzieje? Ej, zamknij ich, zamknij ich, zamknij ich! Gdzie zamkniesz? Zamykaj. Tam na dole? Ja do karceru. Zamknąłem, co, stary. Kurde, tylko że... Ja wezmę tego różowego, nawalmy wanie, stary. Bójcie nas. Otwórz jej. Puśćcie ja to. Dlaczego? Co? Dlaczego to zostaliśmy zamknięci? Dobra, stary, są zamknięci, Smeczu, spokojnie, bo wania tu jest. Otwórz jej. Proszę nie wyzwać mojego kolegę. Daj! Ej, nie uderzyłeś, stary, co jest? Kurde, z dupią. Dobra, nie, boj! Ty, dwóch na dwóch jest, dwóch zamkniętych. Ile tam masz, Maciek, zamkniętych? Trzy. Oni nas połują, spałowali mnie, stary, jestem martwy. Ja jestem spałowany. Zabierz mu tego gubofilca. Nie mów im kodu. O, wyszedł jeden. Jak wyszedł? Jakim cudem? Otworzyli, znali kod. Ja kurde. Nie robię. Dobre to było. Prawie mieliśmy ich w jednym miejscu. Ty, dlatego stary... Idź stąd, Phil. Ej, my musimy przeszukać jednego policjanta, dlatego będziemy mieć jakieś może klucze czy coś. Ej, róbmy to, bo to się da zrobić. Bez problemu. Musimy go jakoś obgadać. Którego myślicie? Który jest takim ich pionkiem, stary? Nie odzywa się ten za kolami taki. Tylko nie, co, tylko pałuje. Idziesz do karceru za próbę buntu. Smęczur go zagada, a my go, stary, obmacamy. Stary, okradłem go! Co wziąłeś? Podaj na razie wszystko sprawę. Dawaj to, gnoj. Cześć, dobra, to do widzenia. Uciekaj. Ale ukradłem mu kartę master. O, dobrze. Sergiuszek, spróbuj tam mu zabrać to. Zróbcie dym. Co z tą szybą robisz? Przepraszam. Ej, zabrałem mu taser. Ej, zarobista mechanika. Dawaj. Wiedzień ma połę. Jest! Pobiję dwóch policjantów na górze! Ja? Kali, dawaj na górę, przeszukasz go jednego! Kradłem mu pałę i go zlałem, dawaj szybko! No. Tutaj przy drzwiach! Tutaj przy drzwiach, stary zlałem! Dawaj tutaj go przeszukaj! Zabierz mu rzeczy! Nie mogę go przeszukać! Tutaj! Jak leży, tu, możesz! Da się go przenieść, czekaj! Przeszukałem go, stary! Mam drugą pałę! Chodź tu, Kali! Czekaj! Gdzie go dajemy? Czekaj, daj go tutaj gdzieś, za ścianę go daj, żeby go nie było widać, tak zbuguj go, stary. Dobra. Patrz, dam ci tu rzeczy, Kali. Ej, chodźcie szybko, musicie odebrać Kali, tą kartę master. Masz tu rzeczy. Dobra. No, idź po kartę master. Dobra, łapać. Ja go tu będę pilnował, stary. Ja jestem na samym dole. Ała! Zabiłem go, kolejnego tu jest. Graj głupa. Moi drodzy, to jest niemożliwe, żeby on to przeżył. Mam kod do drzwi następnych. 5777 i chyba wiem, które. To jest niemożliwe. Co ty, kulonporny jesteś? Dobra, mnie złapali. Złapali mnie. Zbiłem go 4 razy pałą. Słuchaj, połamałeś mi 3 żebra i prawie rozwalił. Chłopaki, ja normalnie wykorzystuję moment. Dobra, wykorzystuj. Wykorzystuj, bo mnie mają. Otworzyłem pomieszczenie, otworzyłem door lockiem, jestem w sypialni, w której nigdy wcześniej nikt nie był. Dobra, stary, rób swoje, my tu kupujemy czas. Dobrze, Maciek, mastermind rozegrał to. Tak. Te sypialnie są puste, Graj na czas, Maciek. Szukaj, ja, przepraszam. Nigdy nie miałem karty master. Wszędzie ten sam kod działa, wiecie? Kali, uważaj. Przepraszam. On mnie jest za trup. Wchodzę na górę, stary. Ej, przepraszam, bo ja chciałem pokazać. Spokojnie. Szybko! Mam broń. Widziałem coś strasznego, dlatego to zrobiłem. Idziesz! Chodźcie. Mam baterię, znalazłem baterię. Mam przedterminowe zwolnienie! Dlaczego? Bo zakapluję mojego kolegę, bo wiem co on robi. Co robi? Wchodzi po pomieszczenie, szukają cię. Na dole, on robi podkop na dole. Tak, na dole jest podkop. Idzie stary, idzie, wchodzi do ciebie, Kali, uważaj. On to robi, spokojnie. Kolega robi na dole podkop. I to sprawdź, jak nie będzie podkopu na dole, to przedłużamy. Czy nie? Dobra, to ten rozkuty za tą. Zaczyna się ostro. Zaraz się rozkuje, jak wróci z informacją. A tam patrz na dworze jest jakiś koleś, który się odbija od naszego basenu. Właśnie, zdradziłeś Henryka, Henryk miał nam mówić, gdzie oni chodzą. Smęczur! Co ty? No kurde.
Przepraszam, zapomniałem, Henryk, to był jeden z naszych. Uciekaj, Henryk! I zostawili mnie. Spieprza! Ej, to mnie rozkujecie? Henryk! Odkwiecie? W sumie nie, można go rozkuć, już nie ma nic. No to baterie już mamy, chłopie. Ja też. Tego z tyłu nie, tego z tyłu nie. Jak to? Ej, ty, cyborg! Nie ma nic na dole, nie ma nic na dole. Rozkuj mnie. A gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? W tych pokojach? No tak, ja drugą, on są wszystkie otwarte już. Ale znalazłem baterię, Dobrze, jest drzwi. Musimy go znaleźć. Jestem, tutaj, srałem, przepraszam, co się dzieje? Może zesrałem się na łóżko, ale to mam w dupie, bo to chyba wasze zabierają. A to on przypadkiem nie miał naszego tasera? Kto ja? Kogo? No ty nie wiesz. Mi zabrał taser i power. Nie, ja mu zabrałem. A. Ja mu zabrałem. Zabrał taser i power. Dawaj taser. Oddaj. Ja pierdzia ci dałem stary cały ekwipunek. Zobacz, kurde. Ej, gnoju, dawaj, mam baterię! To dobrze, Smenczur, to już mamy, rzeczy, nie ale... będziesz podejrzany. No. Bo nas okradną wszystkiego. Cześć, co wy tu robicie? Panowie, co to no, chcemy być wolni już. Co to za zadyma? Uciekający Maciek i Sergiusz już codziennie. Już nie będę, panowie, już nie będę. Naprawdę, przepraszam. Przepraszam. Chodź na dół, chodź na dół. Dalej tego nie rozumiem. Czy mogę już wyjść na dwór? O. Możesz mnie rozładować? Nie, rozkubaj go. Dlaczego? Tu, pod ścianę. No weź mnie już rozładuj, ile ja mam w kajdankach chodzić? Pod ścianę. No co? Proszę. O co ty tak machasz? Ładno, co ty mnie bijesz? Męczurki już nawet wypuściliście. Się tyłem. No dobrze, dla ciebie wszystko, wariacie. Nie, o co ci chodzi, człowieku? Jak się czujesz? Skąd ty masz k***a w ekwipunku pałkę policyjną? Ała, co ty mi bijesz? No przecież jestem jakim jednym z was. Cudem masz pałkę policyjną, kable i taser. Jeszcze raz. A, no bo to chyba moje. Jestem jednym z was. Dobra, może... Ej, no mój... Co ten twój dziad robi? Weź mnie, puść mnie. Stary, on ukradłem, się... No tam ukradłem się stało z ręki. Masz... Jak to zrobiłeś? Zarąbista ta mechanika, bez skitu. Tak. Może normalnie Crash mu to trzyma w ręce, to jest piękne. Do, to trzeba do karceru mnie biorą. Proszę mnie zanieść do higienistki. Siedzę w karcerze, dalej. Cholera. Po prostu bez pardonu go okrada. Ja pierdzielę. Chcesz mi zabrał kajdanki? Nic nie wziąłem! Pięć zabrał kajdanki. Kurde, no nic nie wziąłem! Stój! No kurde, ile razy jeszcze będę tak zakuty? To jest bez sensu. Będziesz zakuty za każdym razem, jak coś ukradniesz. Jesteś zakutą fają. Pod ścianę. Nie. Odejdź, dobra, odejdź. Skaczę na główkę. Ja bym nie Co się tam dzieje? Stary ukradłem taser mu znowu. Stary kradnij cały czas. Biegnie na dół. Tego FIBA. No to Odkuj go. No on ma kajdanki. Nie mam kajdanek. Twój kolega, zauważ, ja bym się zastanowił nad ogarnięciem kogoś lepszego, kajdanek. Bo ten wasz kolega ciągle wszystko traci. Zamknij się. Blablabla. Zawsze i wszędzie. Twój stary pomydło schylać się będzie. Odkuj mnie. Czekaj, bo muszę do talety, pilnie muszę do talety, już ci oddam wszystko. To jesteś odkuty? Ej, ta mechanika jest tak zwalona w momencie, kiedy jestem zakuty i on mnie odkuwa, wziąłem mu kajdanki i kartę, mam tą kartę, panowie. Ej, guys, ja mam procesor, zaraz będę miał. Na laptop leży na tym. Ty, to, trzeba znaleźć chipy. Masz tą baterię, czy stary, już ją straciłeś? Tak jest. Smęczu... Ja straciłem dobra, wszystko, co miałem. Ja mam wszystko, tak? Spokojnie. Dobra. Tylko musicie mi pomóc rozkminić, jak się to hakuje. Ja też nie mogę tego zhakować. Odchodzi ten procesor, co nie? Tak. No to właśnie ja tu miałem to samo, stary, nie mogę tego ogarnąć totalnie. Trzeba klikać może w to. Nie wiem, no próbowałem wszystkiego, ale się nie... A ty sam kradniesz, dobra, czekaj, kupimy ci czas. Przepraszam, a takie pytanie, bo na przykład ja mam swędzicę pokojową. Jest, stary, nie uda się, bo jestem swędzą mnie jaja, jak siedzę w takiej temperaturze. I potrzebuję wyjść na kwartał na... No wypuśćcie na... Tak. Dobra, siadaj na ziemi i rozchyl nogi. Ty w różowym schylaj się i licz. Nie no, tak cieplutko to dzisiaj nie będzie. Co ty gadasz, człowieku? Jak ty ciągle mnie przeszukujesz i mnie obmacujesz? Właśnie, ja to zgłaszam, ja chcę złożyć do sądu. Zaskarżenie jako... Słuchaj, to jest bardzo imponujące, że masz twoją knagę jeszcze kończką. Że zbyt mocno mnie dzisiaj dotykacie aresztując. Nie chcę tak. Mam! Co, może mnie rozkuć? Jak to zrobiłeś? Z was? Trzeba było klikać, stary, i w pewnych momentach ci się znikało ci. Ale co klikałeś? Jak tam... Ja nic nie ukradłem, aby mnie zakuwacie nie dom po co. No, jechałem od góry do dołu po prostu myszką i w pewnym momencie nie było tego takiego okręgu. Klikałeś i znajdowałeś chip. Dobra, git, to wiemy, jak to robisz w razie w... Uwaga, zaraz wszystko mamy, to starcia tam na górę. Czekaj, nie, anteny nie mamy, ludzie. To znajdźmy. Może ja to gdzieś ukryję. Karta Master, nie wiem, czy czytaliście opis, karta Master, dzięki której masz dostęp do otwierania wszystkich drzwi na posesji. Ja ją mam. Co? Skąd ją masz? No, ukradłem temu gościowi.
Nie, przepraszam, bo pomyliłem się. No mówiłem wam, że jak mnie aresztowali... Dobra, no tak, 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 to, wiem, dobra, no zarąbiście, czekaj. Są jakieś drzwi, które nie otwieraliśmy jeszcze, stary? Trzeba te wyjściowe, te, tutaj, ale to tutaj, są... Ekali, tu! Na kod? Nie wiem, czy to działa, to, te weź, są chyba na kod. Weź, kup im czas, ja mam kartę. No to dawaj, otwieraj. Ale czekaj, nie mogę użyć, co jest? Właśnie. Ty, tu jest coś za obrazem. Dobra, nie działa to, widzowie, masakra. Czyli nie otwiera wszystkie. Otwiera doorlocki, a nie otwiera, wiesz co, kodowych drzwi. Dobra, czyli... Żałowałem. Czyli w zasadzie nic nie otworzymy. Nic nie otworzymy. A teraz. Spróbuj wyjść na teraz. Dobra, to czekaj, to zrobimy to. No dobra, przepraszam, możecie już zostawić Maciusia, pójdź do się robi. Ciągle. Znaczy ku Maciusia, ciągle. Co ja powiedziałem? Chciałem powiedzieć zmęczuro. Ciągle mnie strzelacie tymi, po co mi tyle energii w życiu? Ała, no i co to ma być? To jest bez w ogóle, Smęczury, nie bez powodu. Chodź, chodź i my odpoczywamy od was, panie policjanie. Chodź, chodź. Dajcie nam spać, lam... Tak, dajcie chodź, spać. Idziemy spać na dole na kanapie. Dobra, no, dziękuję. Trzeba to zrobić sprytnie. Dobranoc. Jak ta karta dobranoc. Tego nie otworzy, to jesteśmy w dupie, opaki. Spróbuj. Dobra, ale czekaj, bo to idzie jakiś policjant. A jest door lock, czy nie? Jest tutaj, tutaj na taras jest, stary. Ej, no co? My śpimy na dole. Idziemy się przytulać. Ciągle mnie biją i mi się rzygać co od tego. O, idźcie położyć się razem. Tak, zaraz, zaraz pójdziemy. Dobra, ej. Co? A to nie do ciebie bijaj. Dobra. Oni będą skakać w łóżku razem. Kurde, i najgorsze jest to, że oni są w salonie, opaki. Może tutaj coś widzicie, żeby otwierać jakiś ten? Taras? Tak, oj, tu jest, chłopaki, tu jest. Jest, patrz. Czemu klęczę, starszy? Ej, dziwnie to wygląda stary, jakbyś mu jakąś gilotynę zakładał. No ty gnoju, odklep gnoju, to! Ała, pomocy! Co ja takie zabawy. O, dziękuję. Dobrze, do widzenia, dobranoc. Ej, nie bijcie. Kładźmy się tutaj na stole. Nie będziemy spać na ich policyjnych łóżkach. Idźcie se. Do łóżka wracaj! Śpię nie tu. Nie mam nie pokoju nawet. Do łóżka. Zaraz to może... Okej, okay, a gdzie jest łóżko? Dobranoc. Na górze. A, dobra. No my idziemy na górę, ty śpi na stole, śpi na stole. Na stole, śpi na stole, czekam aż pójdą sobie. I oni wszyscy są stary. Tutaj, dobra. Tu możemy... Idę, wychodzę. Nie prowadzi, dobrze. No otworzę to, a wy potem też tu przyjdźcie, okej? Okay? Zrób loda. Ej, nie mogę... Co? Nie chcesz tego widzieć i widzowie też nie. Ej, nie mogę tylko otworzyć drzwi, mam tą kartę i ona nie działa. Co teraz? No nie wiem, stary, to wbijaj na górę. Pomocy! Dobra. Pomocy! Cholera, znowu co się dzieje. Julius, co robisz? Halo? To jest pewien problem, ja muszę mieć swój własny pokój. Ale już mówiłem, że miłość grecka jest zakazana. No ty, ej, zostaw mnie. Ała, przepraszam, bo schylić się nie można. Idę strać. Wracasz do karcelu. No i co mnie skuwasz? Nie, ej, Kali, a sprawdzaliście ten obraz na korytarzu? Ja lubię pokoju. Tak, to jest kod, wiesz? Kod do tych pomieszczeń tutaj. Anteny nie mamy tylko. Kurde. Potrzebujemy anteny. Co nie? Tylko przeszukujesz. Au! Mi się dostało. Gdzie jesteś, smęci? Wracasz do sypialni? Sypialni, kazali mi przyjść... W sypialni? Nie. Czego szukamy? Bo ja rozkręciłem zegar, tu mamy ten, baterię. Gdzie jeszcze jakieś były rzeczy? Przepraszam, muszę starać. Tam Janki Bla. Gdzie były jakieś inne rzeczy, opaki? W sypialni z radio, ja je rozkręcam właśnie. I co, znalazł się kiego? Tak. Przepraszam, tutaj jednak będę starał. Czy mam drzwi, opaki, oni tu wchodzą? Rozkręcasz się tam? Kilku stracie? Tak, rozkręcone, masz to? Masz smęczur czy nie? Rozkręcone, rozkręcone. Ale co masz? Antena. Antena? Co? Tak. Rodzinę tu robią. Ale my jesteśmy... Ej, dobra, słuchajcie. To mamy wszystko. Ja nigdy tego nie rozkręcałem. Ospek, bierz rzeczy, wyrzucam. Procesor, czekaj, bateria, kable. Wyrzuć antenę też. Pozbieraj to. Wszystko mam, ale gdzie jest antena? Proszę, dać tam wyjść. Dobra, mam, wszystko mam. Jednak umiecie, nie jest na skomacie, na spokojnie. Do komputera muszę iść tam. Nie, do stołu do wytwarzania, na dół. A, w kuchni, dobra, git, masz. Możemy coś zjeść w kuchni? Nie. Jak to nie? Proszę, jestem na głodówce 16, no 8, już nie mogę wytrzymać. Nie, na górę. Jak to nie mogę nic zjeść? Uczeczenie, działasz mi na nerwy, ja tu jestem człowieku. Kupcie mi trochę czasu. Dobra, zrobię kawę dla wszystkich. Ej, chłopaki, nie mamy obudowy. Jecha piernicze. Czego obudowę? Obudowa, no czegoś obudowy potrzebujemy. Jednej rzeczy nam brakuje, obudowa. Nie wiem, kurde, nie pamiętam, żeby tu coś było więcej. Ja szukam jeszcze, może przeoczyliśmy jakieś oczko, no nie wiem. Kurde, jedna rzecz. W kuchni na pewno nic nie ma, kurde, kochani, ale przypomnę. Przepraszam.
Nie, nie, myślałem o nowej obudowie. Obudowa. Przepraszam. O, jestem tutaj. Mam problemy z kontrolą nad, no, nad nogami. Budowę, więc po prostu. Znudził mi się ten stary case, po prostu ten stary case TK, co mam, i chciałbym po prostu nową obudowę. Tutaj też nic nie ma. A mogę zdjąć? Dobra, nie ma wejścia, wypadł. A to pewnie. Ja idę na dół jeszcze. W tych pokojach chyba nic, kurde, nie będzie. A może tam na samym dole coś jest do znalezienia, no. Wcześniej tam nic nie było, nie widziałem. Nic nie było, no może się coś pojawiło, nie, nie ma na nic. Może być na zewnątrz. No kurde, tylko chłopie, ten dom jest, to jest forteca, człowieku, nie da się wyjść w ogóle na zewnątrz, no w jaki sposób? A jaki był kod, no, do tych, a nie, tego nie otworzymy, bo to nie ma 5777, a drugi to jest 3488 i to są dwa nasze kody, które mamy. Nie, tutaj nic nie ma, kurde, nie wiem. Zgłupiałem, oni takie te zagadki robią trudne. Ej, a ten co idzie za tobą, Maciej? Myślę, że coś z nim może mieć? Kurde, może mieć. Się grubo. No i dlaczego ty mnie kajdankujesz, jak nic nie robiłem? Ta darmo cena. Dramat. Tylko przeszukać. Idą cię przeszukać, stary. Dobra, ty. No, co? Stań tu, ja idę strać, bo zjadłem jakiś ostry taku. Jak ktoś tu wejdzie... Trzymam na służbie, jasne. Masz go spatyfikować, jak ktoś tu wejdzie. Dobra, jestem na służbie, wypadł. Ej, oni mi kazali pilnować tego pokoju, chłopaki. Kazali mi tego pilnować pokoju. Jak tu jeden swój kumpli wejdzie, to ty ją dostaniecie. Dobra. Ja idę strać. Ej, czekaj, Kali, bo on powiedział, że tu nikogo nie mogę wpuścić nad policji. A musimy tak, musicie przyjść, jak ich nie będzie. Dobra, to gdzie? Jest... W którym miejscu? No tam do tego pomieszczenia, gdzie on stał, ten strażnik. I on poszedł do kibla. Strażnik poszedł do kibla, czekaj. Tam, gdzie był ten schemat, pamiętasz? Obudowa komputera, może przy komputerze jest. No ale to ty stoisz przy komputerze. Tak, ale musisz przejść, a nie... Dobra, idź już, jak poszedłeś. Że tu? Tak, poszukaj tam, czy coś jest. Tu jest coś po lewej! Waza! No, dawaj szybko, sprawdź rzeźbę! Dawaj szybko, masz? Dawaj, stary! Jest data, 24.06.2014. Wpiszcie to! Gdzie? Jaka? Te drzwi tam, stary! Idź tam, proszę, na koniec, te drzwi, takie kamienne! Nie można, kamienne. Nie można, nie można! Nie można! Dobra, chyba już... Mam rozkaz, o czemu puściłeś tamtego? Nie mogę... Jaka data? On jest sprzątaczką etatową. 26. Czekaj, 24.06.2014. Nie chcę wyjść. To jest pewnie data jakiegoś odcinka. Proszę wyjść. Musicie się razem. 24.02.2014. Proszę wyjść. To może być kod do tej, wiesz co? Może to ostatnie. Otworzyłem to. Tak, dobra. On mnie widział, do dupy. Ale ja, co wpisałeś? To datę, co ja znalazłem. Dobra, ja go leję o spek, a ty tam wjeżdżasz tam. Idź tam. Dobra. Ała, dzięki, stary. Za co mnie lejesz, wariacie? Czemuś mnie lejesz, pierwszy? Tylko ty mnie lejesz, to ty zacząłeś. Kurde, powiem Maćka, bo ja tam nie wejdę, stary, nie wejdę tam. Czemu wchodziłeś w ścianę? Czemu nie wejdziesz? Jak to? No czemu wszedłeś w ścianę? To ja? Co ty robisz? Czemu nie wejdziesz? No, to pójdź go, pójdź go. Dobra, nie, proszę. Kurde, ale wpadliśmy w wypie, ja pierdzę. Co to zamieszanie? O, zamieszanie równy. Nie interesuj się. Wyjaź stąd. Ale fajnie ty. Dobra, idę. Obiecałeś mi coś. Dobra, idę. Powiedz. Dobra, mam obudowę, panowie. Musimy tylko ją sobie przekazać. Dobra, już dajcie nam spokój, idę do sypialni. Kombinujcie, idźcie to kraftować. Dobra, mamy to. Wszystko mamy, ja dobra, idę to kraftować. Dobra. Idę po wodę. Dobra, kupcie mi trochę czasu. Co ty robisz? Kupcie mi trochę czasu, chłopaki. Ej, chłopaki, ja mam to i robię tego jammera. Robię, tylko będę to robił jeszcze, kurde, z minutę. Mam 11%, 12, 14. Spokojnie, kupimy czas. Dawajcie, robię go. Ale ja odstaw! Smęczur, nie na dół, do góry, biegnij z powrotem. Do góry, bo jestem w kuchni. Idzie do mnie, odciągnijcie ode mnie tego. Ej, jednego. Robisz? Robię sobie kanapki, chce pan też? Wezmę go. No. Nie wiem, jak się to nazywa, jestem z Hiszpanii, to nie rozumiem różnicy między kanapkami, naleśnikami. Co ty zrobiłeś, stary? Wziąłem go, podniosłem go, stary. Dobra, git, jeszcze mam 80%, jeszcze 20, opaki. Ja jestem spięty, nic nie zrobię, a kolegę chyba zabili. 5, 2, mam jammera, panowie. Ale co z tego, co się nim robi w takim razie? Użyj go, stary. Może się drzwi otworzą. Użyłem, nic się nie stało. Czekaj, jest świt. Na co ten jammer? Ja nic nie zrobiłem! Stary, mam go, nie wiem co z nim zrobić, nie działa. Cholera. Chodź pod drzwi jakieś. O, chyba masz. Tutaj są stare drzwi. O, spróbuj. No i super, zrobię. Kurde, nic nie działa, stary, nie mogę go użyć. To ma, musisz nawet policjantów grać. A te drzwi? Gdzie jesteś? Puść mnie! Stary, jak w kółko łapie, z niej uciekam. Nie, czekaj. No klikam użyj, stary, tego się nie da, może trzeba to gdzieś dać. Nie wiem.
Nie mam pomysłu, jakby wszystko sprawdziliśmy. Ja trzymam! No jak nie? Ty, a oczkiem próbowałeś tu? A jakbyś E nacisnął? Tak jakbyś kod pisywał? Otworzyły się! Stary... Smęcz, musimy... Maciek, musisz przeżyć, co tam się dzieje? Jedźmy, kurwie, taką srakę. Stary, trzeba tę srakę jakoś odsraczyć i spieprzamy. Mamy, potrafimy otworzyć stare drzwi już. Mateusz, na górę? Nie, nie, tak mamy, na górę, na górę. Trzeba ich odciągnąć na górę. Dobra. Panowie, chcielibyśmy zaprezentować, źle zaczęliśmy, zaprezentujemy występ, bo nauczyliśmy się śpiewać. Maciek tańczy, tylko go odkujcie. Zapraszam na show. Zapraszam. Następnie będziecie tańczyć, śpiewać? Wstęp wolny! My tu przeskoczymy, ty tam stój. Stój już tam przy drzwiach. Dobra, to czekaj. Tutaj występ. Nasz zespół nazywa się... Maciek. Ja. Kleptomani. Oraz... Blaze. Maciej Pszczółki. Otwierasz tam te drzwi wszystkie, stary? Czekaj, próbuję. Nie otwierają się wszystkie. Otwierają się tylko te tutaj z przodu, już, stary. Ty, chyba widzą, że coś kombinujesz. Nad brzegiem. Twoje usta szukał ludzi. Na 3-4 spieprzamy, skaczemy nad ogrodzeniem. W sensie nad barierką. Dobra, Maciek, uwaga. 3, 2, 1. Dawaj. Smęczur, tu na górę! Ej, ja uciekłem z mnie, uciekaj, uderzył mnie! Za ogrodzeniem jestem, przyjeżdżam autem. Dawajcie na drogę! Jest, wyskoczyłem! Biegnę! Aj, dostałem to co, no i co? No i co, gagatku? Kurde, ślepa uliczka! Nie, ja uciekłem! Zakuł mnie! Zakuwaj go! Złapali nie, mnie! Nie, też złapali, stary, no nie udało się! Maciek, ty? Złapali, mnie też! Złapali nas, stary, no trudno! Co, here we go again będzie! Zabrali mi Jamera, stary, już nie ma sensu, bo wracamy do paki! Moi drodzy, tym razem się nie udało niestety, oni mnie tu przeszukują, robią inne rzeczy, to nie ten dzień, kiedy opuszczamy szczęśliwie więzienie i żyjemy wolnością. Natomiast, tak jak mówiłem, możecie sprawdzić na kanale Kaluch, moi drodzy, gdzie macie próbę ucieczki z wyspy, co nie? Wyspa. Zgadza się, rajska wyspa, człowieku. Love Island. Wyspa miłości. Pozdrawiam. Także bardzo wam dziękujemy. Oczywiście sprawdźcie martwy kanał Shio ze starymi odcinkami Minecrafta. I co? Widzimy się już niedługo. Cześć! Bye.